Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z recenzją i z przejrzeniem kart, które dostałam już dawno temu, ale czekałam na swoją kolej. Jest to Tarot of Sexual Magic. No, będą tutaj rysunki i wizerunki dla gości, także jeżeli ktoś ma z tym problem, to nie oglądajmy. Przychodzi on w takim dosyć kartonowym pudełku. Tu nie jest nic twardego do przenoszenia. Do przechowywania ok, do przenoszenia niekoniecznie. Wydawnictwem jest Lo Scarabeo. Najpierw zobaczmy sobie, jak wyglądają jego tyły, bo są bardzo, bardzo ładne. W ogóle to są dosyć ładne karty. Te karty nie do końca mi będą służyły do wróżenia, dlatego że ich wizerunki, tutaj mamy od Wielkich Arkan, czyli od karty głupca, przy czym głupiec jest rewelacyjny, to zazwyczaj, jeżeli jakaś karta ma być spartolona w kartach, to jest to głupiec, a tutaj jest po prostu prześliczny. I przyjrzymy sobie, jak te karty wyglądają. Ja tutaj Wam dam jak gdyby bliżej, żebyście widzieli dokładnie, i one są w takich naprawdę ładnych, fajnych, pastelowych kolorach. Wizerunki są bardzo ładne. Kolejność jest i troszeczkę podobieństwo jest do kart marsylskich, dlatego że zauważcie, że sprawiedliwość jest tutaj ósma, tak jak w talii marsylskiej, natomiast karta siły jest jedenasta. No i zaczynamy od Wielkich Arkan. Nie są to dla mnie karty wybitnie wyraziste, jeżeli chodzi o blotki. Stąd też ja przy mojej szybkości wróżenia nie do końca będę się nimi posługiwała, ale jako talia kolekcjonerska, czy do wykorzystania do zdjęć, jest naprawdę rewelacyjna. Sami zobaczcie, że bardzo ładna gwiazda, śliczna. Bardzo ładna talia, no ale na przykład słońce, gdzie tu powinien być ogród z koni, dzieciak bądź dwoje dzieci na koniu, no to mamy kochanków. No fajnie, no bo jest to miłosna talia, ale jednak nie gra troszkę z archetypami wizerunkowymi kart tarotu, no bo wiadomo, że karta świata będzie kartą świata, koniec, znaczenie jest. Natomiast no właśnie trzeba mieć to na uwadze, że nie są to karty, które od razu z pierwszego rzutu oka wskazują na to, co to za karta. Trzeba się wczytać. Tutaj mamy grupę mieczową. No, mówię, no jest to rodzaj namiętności na tych kartach. Wizerunkowo są bardzo ładne, ale archetypowo już niekoniecznie. Przejrzyjcie sobie, może jest tak, że do czegoś Wam się przyda, czy będą Wam zupełnie odpowiadały. Natomiast, tak jak mówię, dla mnie nie do wróżenia, takiego przynajmniej komercyjnego bym powiedziała, bo przy komercyjnym wróżeniu to ja używam kart, które spojrzę i wiem, co to za karta, nie muszę się wczytywać. No, oczywiście, jeżeli robimy coś teatralnie, to do miłosnych czytań one mogą się tutaj bardzo ładnie wpasować, albo a propos namiętności, na tej zasadzie. Nie można zarzucić tutaj jakiejś sztuczności w odbiorze, w rysunku. Talia jest jednolita, kompatybilna ze sobą. Żadna karta nie odstaje na tle innych, co jest rewelacyjne. Same scenki rodzajowe, że tak powiem, też są ładnie ułożone, ugryzione. Nie można powiedzieć, żeby tu było coś niefajnego, ale i niestosownego, prawda? To jest wszystko takie artystyczne. Bardzo mi się spodobał Paść Pucharów, który taki, bym powiedziała, biesiadny wyszedł, tak, rozsiadł się w boki jak basza w tych swoich emocjach. Królowa
pucharów bardzo ładna, także to wszystko naprawdę jest ładne. Fajnie mieć talie kolekcjonerskie, tych talii jest milion po prostu. A jak człowiek zajmuje się tarotem, to ma taką chęć, wszystkie moje, my precious po prostu. Ale jak widzicie, nie są to karty łatwe w symbolice, że tak powiem. Papier jest dosyć dobry. Z doświadczenia wiem, że te cienkie karty, one się dobrze tasują, nie bolą po nich kciuki. Potem okazuje się, że wcale się tak szybko nie niszczą. Nie ma tutaj jakichś wybitnych złoceń. I oczywiście, jeżeli chodzi o tasowanie, one na razie wszystkie są śliskie, prawda? Bo nowa talia, ale tasują się bardzo dobrze. Wymiar jest całkowicie zwyczajny, jak to w kartach tarota. No i zobaczymy oczywiście, jaka wyjdzie nam pierwsza karta. I mamy tutaj wisielca, czyli zbieram energię, leżę i czekam. Zresztą też bardzo ładne przedstawienie. Dajcie znać, jak podoba Wam się ta talia, jak ją widzicie, czy jest dla Was atrakcyjna, bo mówię, kolekcjonersko bardzo, jeżeli chodzi o walory szybkiego wróżenia, dla mnie niekoniecznie. Dajcie znać, może ją macie już w domu, może mieliście z nią styczność, jak to tam u Was wygląda, no i oczywiście, czy Wam się podoba. Tyle Wam chciałam przedstawić, do zobaczenia, buziakuję i czekam na interakcję. Thank you.